Ościeżnica stała. Ościeżnica stała to sprawdzone rozwiązanie. Jest prosta w montażu i atrakcyjna w formie. Na początku należy przygotować niezbędne narzędzia. Pianę montażową, silikon, kliny montażowe, rozpórki, wkrętak, młotek, taśmę malarską oraz poziomicę. Ostrożnie otwieramy każdy element, należy go sprawdzić pod kątem jakości wykonania, kompletności oraz zgodności z wymiarami skrzydła drzwiowego. Zachowujemy kartę gwarancyjną i sprawdzamy zawartość pudełka montażowego. Zawiera ono konfirmaty z kluczykiem imbusowym oraz zawiasy z wkrętem. Elementy ościeżnicy układamy na równej powierzchni. Skręcamy je konfirmatami w przygotowane otwory. Kolejno możemy zamontować zawiasy. Niezbędne jest, aby na tym etapie sprawdzić wymiary ościeżnicy. Ustawiamy ościeżnicę w przygotowany otwór w ścianie z zachowaniem funkcji lewa lub prawa. Po ustabilizowaniu ościeżnicy za pomocą klinów należy sprawdzić pion i poziom, kąty proste i przekątne ościeżnicy. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych, klamki oraz progu zakładamy rozpórki, a taśmą malarską zabezpieczamy ościeżnicę przed zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Ostrożnie wzdłuż łączeń rozpakowujemy skrzydło drzwiowe i zawieszamy na ościeżnicy. Sprawdzamy spasowanie elementów i wkręcamy wkręty kontrujące w zawiasy, nawiercając wcześniej otwór wiertłem do drewna o średnicy 2,5 mm. Możemy teraz zamontować klamkę. Zdejmujemy skrzydło. Zabezpieczoną ościeżnicę zespalamy z murem przy pomocy piany montażowej. Usuwamy taśmę zabezpieczającą. Po zastygnięciu piany montażowej należy zdemontować rozpórki i kliny. Następnie możemy zająć się montażem dodatkowych elementów, np. opaski. Jej montaż jest wygodny i szybki. Opaskę pokrywamy klejem montażowym i ostrożnie przyklejamy wzdłuż krawędzi ościeżnicy, zachowując szczególną uwagę na połączenie elementów. Powierzchnię styku ościeżnicy stałej z podłogą i ścianą należy zabezpieczyć silikonem. Zamontowana ościeżnica stała to sprawdzone rozwiązanie na lata.